1% to tak niewiele, ale zarazem bardzo dużo. Do końca kwietnia podatnicy muszą rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, a tym samym mogą przekazać część swojego podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. W Lesznie odbył się wyjątkowy projekt Zostaw 1% w Lesznie, zorganizowany przez Urząd Miasta Leszna, gdzie to właśnie nasi mieszkańcy pokazali wysoką klasę. Celem tej akcji było propagowanie samej idei zostawiania podatku i przekazywanie jej organizacjom pożytku publicznego. Do akcji zaprosiliśmy leszczyńskie organizacje pozarządowe, również organizacje pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymywania 1%. Aktualnie w Lesznie mamy 38 organizacji pożytku publicznego. Oprócz tego zaprosiliśmy szkoły, przedszkola, różne instytucje, mieszkańców, sympatyków miasta. Zapytaliśmy, co tak przyciąga ludzi do Leszna oraz dlaczego warto przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ten 1% może wspomóc organizacje w przedsięwzięciach, jakie organizują na rzecz mieszkańców miasta Leszna w różnym zakresie. My jako Fundacja Młodzi w Uzależnieniu z pieniędzy pozyskanych z 1% organizujemy różne imprezy, różne uroczystości, pikniki, ale też i obozy dla młodzieży, która jest zagrożona uzależnieniem, bądź już wykazuje problemy uzależnienia. Dlaczego warto jest przekazać 1%? No, dla tych najbardziej, którzy tego potrzebują, wiadomo. Jak widać, jest tutaj bardzo dużo dzieci, więc każdy w sumie walczy o to, ale no, warto, bo jak widać, wszyscy się zbierają, nawet najmłodsi. Jeśli nam się udaje pozyskać środki, no to wtedy są to działania naprawdę bardzo kompleksowe. Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi, z Fundacją Jesienny Uśmiech, z Leszczyńskim Centrum Wolontariatu, z Leszczyńskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim, Młodzi w Uzależnieniu, Stowarzyszeni ECHO i wiele, wiele innych. Reprezentujemy Fundację Dudziarz EU. Fundacja wspiera właśnie rodzimy folklor, muzykę, instrumenty przede wszystkim, dudy i skrzypce podwiązane. Zajęcia się odbywają w Oboku, tutaj w drugim budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Współpracujemy z Urzędem Miasta, z MOK-iem, z PISOP-em tutaj leszczyńskim, także bardzo fajnie nam się współpraca układa. Reprezentujemy ten folklor nasz też na międzynarodowych spotkaniach, ogólnopolskich festiwalach, przeglądach i konkursach. My jako Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka mamy dosyć dużą taką działalność, począwszy od propagowania praw dziecka, ale również na ochronie dziecka krzywdzonego, pomoc dzieciom, pomoc rodzinom, które przeżywają różne trudne sytuacje życiowe, począwszy od konfliktu rozwodowego, separacji. Także świadczymy taką dosyć szeroką pomoc dzieciom, rodzinom w różnych trudnych sytuacjach kryzysowych. Dlaczego warto przekazać 1% MCP Alternatywa? Dlatego, że jesteśmy fajną organizacją dla młodzieży, w której możemy nauczyć się takich rzeczy jak sztuka kuglarska, para teatralna, nauki gry na gitarze, w jiu-jitsu, ale mamy także dwie grupy socjoterapeutyczne. Jesteśmy leszczyńską fundacją, Fundacja Edukacyjna Pro Muzyka. Fundacja, która zajmuje się tą lepszą stroną życia, artystyczną stroną życia. Zajmuje się szeroko pojętą kulturą, zajęcia umuzykalniające, warsztaty jazzowe, Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna. To jedne z tych filarów naszej działalności. Urząd Miasta Leszna od samego początku promuje akcję wspierania organizacji, przygotowując plakaty, kalendarzyki i inne gadżety. Warto wspierać nasze organizacje, gdyż one działają dla nas, działają lokalnie. Warto pokazać tą taką aktywność obywatelską, zaangażowanie i wspierać nasze organizacje, ale również przekazując 1% naszym organizacjom, jest to taka fajna forma też podziękowania im za pracę, za zaangażowanie, za to, co robią dla nas tak naprawdę, bo my jesteśmy odbiorcami ich działań, więc wspierajmy lokalnie, działajmy dla Leszna. Jednostkowo często jest to kwota stosunkowo niewielka, ale warto pamiętać, że w rezultacie umożliwia realizacją różnorodnych celów. Tylko dzięki temu mogą wspierać wiele akcji realizowanych w Lesznie, a tym samym pomagać podopiecznym na wysokim poziomie. Nasza redakcja przyłącza się do wspierania tego typu inicjatyw.